Stopa w drzwi, podkręcona piłka i w ogóle cała masa różnych rzeczy, czyli moi drodzy, dzisiaj o kolejna 6-minutówka, dzisiaj o tym, jak rozumieć techniki negocjacyjne i gdzie one są poukrywane. Zapraszam, chodźcie razem ze mną. Moi kochani, jak to jest z tymi technikami negocjacyjnymi, żebyśmy wiedzieli doskonale, o co w tym chodzi? No bo tak, z jednej strony mamy te wszystkie książki mądre, w których mamy napisane stopa w drzwi, podkręcona piłka, jakieś salami pocięte na kawałki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a z drugiej strony, moi drodzy, mamy rzeczywistość. No i teraz co, idziesz do klienta i powiesz mu: uważaj, bo wyciągam właśnie salami, strzelam ci nim po gębie, więc się guć. No nie. Z tymi negocjacjami, moi drodzy, jest często tak jak z... Do czego by to porównać? Trochę do takiego dialogu między kobietą a mężczyzną. Oboje wiedzą, że należy poszukać innego rozwiązania, no ale każdy z nich tak naprawdę mimo wszystko ciągnie w swoją stronę. Tak jest często niestety w negocjacjach. Na siłę, na chama próbujemy ludzi do czegoś przekonywać, argumentując różnymi rzeczami, wiedząc z góry, że to i tak jest skazane na porażkę. Wiele osób wie, na czym polega to salami, na czym polega ta podkręcona piłka, na czym polegają te inne wszystkie techniki. Mało kto potrafi tak naprawdę rozpoznać moment i narzędzie, w którym dana sztuczka została wykorzystana. W drugą stronę, moi kochani, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie w tym momencie wykorzystał jakąś technikę i jakieś narzędzia. Wieloma z nich posługujemy się na poziomie nieświadomym. Przypadkiem odnosimy sukcesy w negocjacjach, no albo równym, takim samym przypadkiem odnosimy w tych negocjacjach, moi drodzy, porażkę. I teraz, do czego się to wszystko sprowadza? Ano do prostej rzeczy, czyli do zamiany działania nieświadomego i przypadkowego na świadome i celowe. Jeżeli nasze działanie jest świadome i celowe, to wtedy możemy panować nad rezultatami, możemy w jakiś sposób przewidywać, możemy wpływać na to, jaki kształt ostateczny przyjmują nasze negocjacje. Co jest interesujące w tych wszystkich technikach, to jest to, że one po naszej stronie lub po stronie naszego partnera negocjacyjnego ujawniają się, słuchajcie, najczęściej w jednym zdaniu jakimś. Nagle okazuje się, że pyk, on ci właśnie próbuje salami, albo pyk, on ci właśnie złożył obietnicę w raju, albo pyk, on ci właśnie daje niepełne pełnomocnictwo. I to samo się dzieje, moi drodzy, z nami. My bardzo często stosujemy różnego rodzaju techniki negocjacyjne, nawet o tym nie wiedząc. I podam wam taki przykład pojedynczych zdań. Pierwszy przykład. Dajmy na to, wie pani co, tutaj decyzję podejmuje szef, ja muszę się z nim skonsultować. Niepełne pełnomocnictwo, czyli taktyka negocjacyjna, która polega na tym, że decydentem jest jakiś szef, którego nikt nigdy nie widział, nikt z nim nie miał do czynienia, no ale twój rozmówca musi się z nim naradzić. Cel: odwlec negocjacje. Po to, żeby finalnie powiedzieć: no wie pani co, bardzo mi przykro, ale szef wybrał inną ofertę. Co ciekawe, zawsze w takiej sytuacji usłyszysz na pytanie, czy jest możliwość spotkania się z nim? Nie, nie ma. Kiedy będzie? Nie wiadomo, szef jest bardzo zajęty. Inny przykład, moi drodzy. Wie pani co, jeżeli zdecyduje się pani w tej chwili ustąpić w tym aspekcie, co jest dla nas bardzo istotne i tu mogę pani powiedzieć, że naprawdę bardzo dużo pani zyska, to my oczywiście możemy pani niemalże zagwarantować, że będziemy bardzo otwarci w przyszłych negocjacjach i z przyjemnością gdzieś zwrócimy pani w jakiś sposób ten rabat. Proszę bardzo, nagroda w raju, czyli sytuacja, w której ja ci mówię: daj mi dzisiaj minus 50%, a ja przy następnych negocjacjach, no na pewno ci to oddam. Na pewno, tu mi oko tak lata, na 100% ci to oddam. Nagroda w raju. Inny przykład, moi kochani. Albo decyduje się pani na naszych warunkach, albo nie decyduje się pani wcale. Decyzja jest prosta i oczekuję jej teraz. Technika imadła, czyli wsadzenie was jako partnerów negocjacyjnych w dwie takie przestrzenie, z których nie ma wyjścia. Imadło. Imadło, imadło, imadło. W tym filmiku chcę wam zaznaczyć jedynie, że stosowanie technik i taktyk negocjacyjnych to nie jest, tak jak wielu myśli, budowanie jakichś nie wiadomo jakich stwierdzeń, stosowanie jakichś nie wiadomo jakich wyrażeń, cudownych, fantastycznych, wręcz magicznych, takich, które po wypowiedzeniu od razu sprawiają, że pstryk i jedzie. Stosowanie technik negocjacyjnych polega właśnie na ich świadomym umieszczaniu i na świadomym budowaniu argumentacji w oparciu o te techniki
po to, żeby osiągnąć swoje konkretne cele, na których nam w danym momencie negocjacji zależy. Zbliżamy się do 6 minut, więc finiszujemy to wideo. A ja mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to daj lajka, łapka w górę, udostępnij, zasubskrybuj kanał, przekaż ten materiał dalej i do zobaczenia, moi kochani, w kolejnych materiałach na temat negocjacji. Tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, adieu!